mając też w osobistej pamięci, co znaczą grudnie w naszej historii. Panie marszałku kochany, muzyka ma godzi obyczaje, dlatego Warszawa... Apeluję do tych, którzy realnie sprawują władzę w naszym kraju, o respekt i szacunek wobec ludzi, wobec zasad i wartości konstytucyjnych, ustalonych procedur i dobrych obyczajów. A tym wszystkim, którzy gotowi są, pokazują od wielu miesięcy, trwać przy europejskich standardach demokracji tu w Polsce, chciałbym serdecznie podziękować i wyrazić najwyższe uznanie. Jesteście dziś najlepszymi strażnikami polskiej reputacji w Europie i na świecie. Dziękuję wam bardzo. Demokracja, w której ludzi pozbawia się dostępu do informacji lub narzuca jeden model życia, staje się równie nieznośna jak dyktatura. Fenomen Europy, tak podziwiany przez świat, to przede wszystkim unikatowy model wolnościowej demokracji, w której obywatele, prawa i dobre obyczaje wyznaczają granice dla władzy, a nie na odwrót. Jak wiemy z własnego doświadczenia, demokracja bez poszanowania dla kultury, zwyczaju i konwencji wyrodnieje szybko swoje przeciwieństwo. Bo tak naprawdę jest to rozmowa o naszym zbiorowym być albo nie być we współczesnym świecie. Unikatowy model wolnościowej demokracji, w której obywatele, prawa i dobre obyczaje wyznaczają granice dla władzy, a nie na odwrót.